Mistrzostwa świata w piłce nożnej za pasem, co oznacza, że zainteresowanie zakupem nowego telewizora do oglądania meczów znacząco wzrośnie. Przedstawiamy polecane modele. Gdyby mnie ktoś zapytał o najważniejszą zaletę tego modelu, odrzekłbym, że jest nią precyzja odwzorowania barw. Niezależnie od tego, co oglądamy, telewizję naziemną, kablową, Netflixa, filmy z YouTube'a lub z USB, Sony radzi sobie znakomicie, prezentując wysoce nasycone, przy tym naturalne i nieprzejaskrawione barwy. Panasonic oferuje wspaniały stosunek jakości do ceny, a to dzięki wysokiemu kontrastowi, bardzo szerokiej palecie barw oraz 3D. Jeżeli szukamy dużego telewizora marki Panasonic, który miałby kluczowe cechy, to jest szybki panel klasy 120 Hz oraz wysokokontrastową matrycę typu VA, to warto pomyśleć o zakupie tego modelu. Telewizor Bravia wyposażony w matrycę IPS od LG Display cechuje niezwykle wysoka czystość i szczegółowość obrazu. Dobra ostrość obrazów ruchomych w trybie własnym, niemal o 40% wyższa jasność w trybie HDR od poprzednika, znakomite przeskalowanie do 4K oraz wysoce naturalny obraz bez sztuczek w rodzaju nadmiernego wyostrzenia krawędzi. Wprowadzona na rynek w 2017 roku seria SJ850 obejmuje telewizory Super UHD z matrycami IPS RGB, a więc lepszymi niż RGBW. LG Display jest największym na świecie producentem wyświetlaczy typu IPS, które gwarantują dobrą lub bardzo dobrą jakość kolorów również w sytuacjach, gdy nie siedzimy na wprost ekranu, lecz patrzymy nań pod kątem. Ten telewizor to przypadek szczególny, a to z kilku względów. Po pierwsze, należy do serii MU7 obejmującej najbardziej przystępne modele telewizorów 4K o bardziej zaawansowanych parametrach technicznych od serii MU6. Po drugie, ten model jest najtańszym telewizorem Samsunga z matrycą klasy 120 Hz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprezentowanych produktach, zapraszamy na stronę benchmark.pl. Link do artykułu w opisie.